chrupiące, a jednocześnie cudownie puszyste. To nie są zwykłe placki, spróbujcie racuchów ziemniaczanych. Dzisiaj przepis, który jak sądzę spodoba się na pewno fanom placków ziemniaczanych, czyli chyba wszystkim, no bo kto nie lubi placków ziemniaczanych. Tutaj przede mną są główne składniki, czyli właśnie około kilograma ziemniaków, dwie większe cebule, czosnku tutaj nie ma, ale czosnek również jest składnikiem tego dania, drożdże, właśnie drożdże spowodują, że te jakby placki ziemniaczane będą nieco inne, będą napuszone, będą grubaśne, bardzo smakowite. To co, zabieramy się do przygotowań. Zacznę po prostu od obrania tych wszystkich ziemniaków. Przepis na te placuszki mam już od pewnego czasu, kilka razy je robiłem, zawsze wychodziły bardzo smaczne. Ja je nazywam racuchami ziemniaczanymi, bo one rzeczywiście przypominają racuchy, no ale równie dobrze można je nazwać blinami, gdyż przepis na bliny jest bardzo podobny, czyli właśnie ciasto ziemniaczane, które jest spulchnione potem już podczas smażenia przez drożdże. Przygotowanie tych placków jest w sumie podobne do placków ziemniaczanych, ale jednak pojawi się kilka zasadniczych różnic. To między innymi odciśnięcie nadmiaru płynu z ziemniaków. Przy plackach, zwykłych plackach ziemniaczanych tego nie trzeba robić. No tutaj będzie to konieczne, ponieważ ciasto musi mieć odpowiednią gęstość, aby po prostu poradziły z nim sobie potem drożdże, bo jeśli będzie za rzadkie, no to drożdże nie zrobią swojej roboty, czyli nie zdołają po prostu tych placuszków unieść. Wiele osób u mnie próbowało już właśnie tych placków, no i powiem wam, że nie brakuje takich, którzy twierdzą, że zdecydowanie bardziej wolą je od placków ziemniaczanych. Jeśli chodzi o mnie, no to chyba nie mógłbym się zdecydować. One są jedne i drugie, są równie pyszne, choć właśnie nieco inne. Ziemniaki trafiają do dużej miski, a już za moment do mycia, a potem ponownie wrócą na deskę. Ziemniaki są umyte i teraz tak, musimy zamienić je w papkę. Jak to zrobić, to już wasz wybór. Można je oczywiście zetrzeć na tych najdrobniejszych oczkach na tarce, ale to jest cholernie pracochłonne i bardzo długo trwa, ja nie cierpię tego robić. Można je wrzucić do miksera, jeśli macie mikser z dużą misą, no i wtedy w ciągu kilku sekund ziemniaki są właśnie zmiksowane na papkę. Ja nie mam miksera, więc poradzę sobie w ten sposób, że już za chwilkę pokroję je w drobną kostkę, a potem po prostu ręcznie blenderem zmiksuję do momentu, aż one zamienią się właśnie w taką ziemniaczaną pulpę. Pokrojone ziemniaki ponownie przekładam do miski. No i teraz będzie głośno, w ruch idzie blender. No i właśnie takimi ruchami miksuję moje ziemniaki. One już za chwilę puszczą swój płyn, także to miksowanie pójdzie nieco sprawniej. No a póki co taka nieco karkołomna kuchenna robota. Natomiast za sprawą blendera to idzie w miarę szybko, na pewno szybciej niż gdybym próbował zetrzeć te całe ziemniaki na drobnych oczkach. Minęło kilka chwil, no i zobaczcie, całe moje ziemniaki zamieniły się w taką lejącą się właśnie pulpę. Co dalej? Dalej muszę pozbyć się z nich nadmiaru właśnie tego soku ziemniaczanego. Nie ma innej metody niż po prostu umieścić to wszystko na sitku i dać temu kilka minut, aby woda odciekła. To nie musi być wysuszone jakoś na wiór, po prostu ta masa musi być taka, aby dała się plastycznie formować. Potem tutaj oczywiście dojdzie mąka, która to wszystko zagęści, no ale teraz to jest za rzadkie. Gdybym teraz próbował to właśnie zagęścić mąką, no to musiałbym jej tutaj dodać bardzo dużo, a przecież chcemy mieć placki ziemniaczane, a nie placki mączne. Także sitko włożone do miski, no i wlewam tutaj całą zawartość miski, w której przed chwilą miksowałem. Daję temu około 5 minut, niech ten płyn sobie spokojnie odkapie. Mam więc chwilę czasu, no to mogę zająć się
cebulą i czosnkiem. Najpierw na deskę trafia czosnek, który po prostu bardzo drobno posiekam. Wcześniej oczywiście obiorę. Dokładną listę składników jak zawsze znajdziesz w opisie do tego filmu. No a gdy już tam będziesz, no to bardzo proszę o zostawienie polubienia. No i będzie mi bardzo miło, jeśli zobaczę cię w gronie osób obserwujących kanał. To, co chyba pojawia się w większości moich filmów, gdy używam czosnku w kuchni, no to właśnie ten mały zabieg, czyli okruszyłem posiekany czosnek solą. Teraz go jeszcze, o właśnie tak, lekko posiekam nożem. No i teraz rozetrę go po prostu na desce przy pomocy noża. Polecam właśnie robić to w większości przepisów, w których używacie czosnku, gdyż taki roztarty czosnek najzwyczajniej w świecie najpełniej i błyskawicznie oddaje cały swój wspaniały smak. No oprócz tego, gdy on właśnie jest w formie papki, no to potem nie ma takiej niespodzianki, że jecie na przykład właśnie placka ziemniaczanego czy takiego racucha, no i nagle trafia się taki większy kawałeczek czosnku, który no naprawdę potrafi narobić zamieszania w ustach. Dużo lepiej jest właśnie czosnek rozdrobnić, o, aż tak na papkę, i on wtedy całkowicie wniknie w potrawę. Patrzę sobie teraz, słuchajcie, na moją miskę, gdzie odsączają się ziemniaki, no i widzę, że one mocno dosyć zredukowały swoją objętość, to znaczy, że sporo soku zdążyło już wycieknąć. No więc jednak mała zmiana planów, nie dwie cebule, a jedna. Te moje cebule są całkiem spore, można powiedzieć duże cebule, więc jedna duża cebula na te ilości ziemniaków w zupełności wystarczy. No bo nie chcę też przecież, żeby właśnie te placki zostały zdominowane przez cebulę. Tutaj głównym bohaterem mają być ziemniaki. Cebula posiekana, a ja już pokazuję wam, co też stało się właśnie z ziemniakami. Tak wygląda ta pulpa, natomiast tutaj w misce, jak widzicie, całkiem sporo ziemniaczanego soku. On nie będzie mi do niczego potrzebny. Natomiast pulpa wraca ponownie do miski. Jest dokładnie taka, jaką chciałem. Dodam teraz tutaj cebulę, a także czosnek, który również jest na mojej desce. Wbiję jedno jajo i jeszcze raz potraktuję wszystko mikserem. Chodzi mi głównie o to, żeby troszkę bardziej rozdrobnić cebulę. Doprawiam solą. Ja myślę, że jedna, mniej więcej jedna łyżeczka płaska soli będzie jak najbardziej ok. No i oczywiście świeżo mielony pieprz. U mnie jak zawsze będzie go sporo, a wy doprawcie tak jak lubicie. Pora na świeże drożdże. Tutaj mam mniej więcej 1/5 kostki właśnie świeżych drożdży. Kostka ma 100 gramów, no więc to będzie około 20 gramów świeżych drożdży, które o właśnie tak bardzo, jak najdrobniej staram się wkruszyć właśnie do tej masy. No i już za chwilę to wszystko bardzo dokładnie wymieszam. Do mieszania naprawdę trzeba się przyłożyć, bo tak jak widzieliście właśnie drożdże, one muszą się tutaj fajnie rozpuścić i przeniknąć do tego ciasta, bo inaczej nie zadziałają potem na patelni, no i nasze bliny nie urosną. Także mieszam przez około 2 minuty właśnie takim intensywnym, zamaszystym ruchem. Tak wygląda ta masa, ale ona nie nadaje się jeszcze do tego, żeby zacząć smażyć te racuszki, gdyż po prostu drożdże muszą zrobić tutaj swoje, a więc potrzebny nam jest jeszcze czas. Odstawiam to wszystko na około pół godziny. Minęło nieco pół godziny, ja tę masę jeszcze raz porządnie wymieszam. No i tutaj widać już, że drożdże zrobiły swoje. Ta masa może jakoś nie wzrosła, bo ona jednak jest zbyt rzadka, ale widać pęcherzyki powietrza, no to oznacza, że drożdże pracują. Możemy zacząć smażenie. Na patelni rozgrzewam całkiem sporo oleju. To jest zwykły olej roślinny. Mam ustawiony średni ogień, no i wykładam
pierwszą partię placuszków właśnie w taki sposób. Nie rozpłaszczam ich jakoś bardzo. Chcę, żeby one były jak najgrubsze. One oczywiście same się rozlewają nieco na patelni, no ale tak jak widzicie właśnie tutaj, wyjdą takie mniej więcej na centymetr. I o to właśnie chodziło, a już za chwilę one powinny jeszcze wzrosnąć pod wpływem drożdży. No i teraz smażę przez mniej więcej 2 minuty, aż do momentu, gdy one zrobią się ciemnozłote. A tutaj już przygotowałem sobie talerz wyłożony ręcznikami papierowymi. Tutaj wylądują nasze racuszki po zdjęciu z patelni, a ręcznik po to, aby wyciągnął z nich nadmiar tłuszczu. Czuję już, że moje racuszki są dobre, aby je przewrócić na drugą stronę. No i tak, rzeczywiście pięknie zezłocone, właśnie tak zezłocone lubię najbardziej. Te wychodzą jak na razie cudownie. No i zwróćcie uwagę, jakie one są grubaśne, jakie one są puszyste. To jest właśnie sprawka naszych drożdży. Wyglądają niezwykle apetycznie. Moi drodzy, mamy to pierwsza partia racuszków ziemniaczanych jest gotowa, żeby zdjąć ją z patelni. Niech one sobie tutaj troszkę poleżą na tym ręczniku, ale króciutko, gdzieś z pół minutki, a za chwilkę już zrobimy sobie tutaj małą degustację. Dwie partie racuchów są już na talerzu. Ja dłużej nie wytrzymam, no i próbujemy. Biorę tego pierwszego, lepszego z góry. No i co? Czy one rzeczywiście, patrzcie na to, jak one wyglądają w środku. Niech tylko złapie mi się tutaj ostrość, chyba ciągle jej nie ma. O, teraz jest na pewno. Puszyste i mięciutkie. A jednocześnie cudownie chrupiące. Jeśli zrobicie ten przepis, jeśli zrobicie sobie te racuchy, no to poważnie zaczniecie się zastanawiać, co jest lepsze. Tradycyjne placki ziemniaczane, czy właśnie takie puszyste bliny, racuchy. Wyjątkowo pyszne. Takie racuszki oczywiście można podać z różnymi dodatkami. One są pyszne same, gdy po prostu chwytacie jednego do ręki i zjadacie prosto z patelni, ale można tutaj podziałać coś więcej. Za chwilkę szczegóły. Ja zdecydowanie lubię takie właśnie bliny, racuszki, ale też i zwykłe placki ziemniaczane w takim właśnie towarzystwie. Na każdy z nich kleks kwaśnej śmietany dwunastki i odrobina łososia wędzonego, tak jest. Spójrzcie tylko, cóż to jest za widok, jak to cudownie wygląda. Uwielbiam tak podane placki ziemniaczane, tudzież racuchy, które właśnie dzisiaj są na moim talerzu.